Dobrze. Wyciągam pytania z głowy, tak? Dziwne, że dupy tutaj nie daliście naprawdę, żeby były pytania z dupy. Wymień trzy kosmetyki, które podkradasz żonie. Właśnie dzisiaj rozmawiałem przed chwilą z dziewczyną, która mnie malowała i okazuje się, że ja mam jeden kosmetyk w domu swój i jest to dezodorant i niczego właściwie nie podkradam. I to jest niestety problem. Czasami podkradam jej nożyczki, które nie są kosmetykiem, ale sobie wtedy obcinam wąsa. Ona o tym nie wie. Czasem pianka do golenia, ale rzadko się też golę, chyba że inne części ciała, to oto wtedy tak, to wtedy żel do golenia. No i oczywiście krem do wybielania odbytu. Najlepszych superbohaterów. Lobo, chociaż to jest taki trochę złoczyńca, Wolverine i Rorschach. Wymień trzy ulubione słowa na P. Paluszki. Ja wiem, czego wy chcecie. Ja wiem, domyślam się, co jest w głowach. Piesek. Pitok. Poczekaj, dobra, to były trzy, ale tak naprawdę, trzy na P. Ulubione są paluszki, uwielbiam słone paluszki, najlepiej z żerania, te takie, nie wiem czy kojarzysz, były takie paluszki, które zawsze w szklankach się je dawało na tych, jak były urodziny, z makiem, sezamem i solone, ale te solone są najlepsze po prostu, a najlepsze jak jest podwójny paluszek i to jest PP, 2P już od razu, podwójny paluszek. I już. Myślałam, że powiesz pier... Ej, czemu tak? No, i pęk pewnie. I pitok albo pęk. Pitok, pitok pupa. A pitok jest fajny. Dobra, dalej. Podeszwa. Podeszwa. To jako, ja jako fetyszysta bardzo lubię też P, podeszwa. I mogę rzucać te kartki na ziemię? Tak. Pyk. Wymień trzy obszary, w których syn jest lepszy od ciebie. Matematyka. Minecraft. FNAF. Czyli Five Nights at Freddy's, jakby ktoś nie wiedział. Wymień trzech polityków godnych napicia się z tobą kielicha. Och, ciężko będzie, ciężko, naprawdę ciężko. I to nie dlatego, że nie są godni mnie, tylko w ogóle raczej nie warto pić z politykami, bo oni potem robią różne dziwne rzeczy. Umówiłem się kiedyś z Piotrem Marcem, który wówczas był politykiem. Umówiłem się z nim w kawiarence sejmowej, w której od godziny 9 politycy już je wódę. I jajecznicę za 3 złote, bo to oni mają tam takie ceny. To jest najlepsza rzecz, jak politycy rozmawiają ze sobą w kawiarence sejmowej. No, więc słuchaj. No i cały czas się kurwa rozglądają. Okay. Więc chyba nie ma polityka, z którym bym się tak chętnie napił. No nie zaufałbym żadnemu. Ani z lewicy, ani z prawicy, ani ze środka, ani ze skrajności. Ale z Kaliszem byś się nie napił? Ja Kalisza nie traktuję jako polityka. Kalisza traktuję jako celebrytę, którego spotykałem czasami w Utopii, naprawdę. Więc bardzo możliwe, że ja się napiłem nawet z Kaliszem kiedyś w Utopii. Wymień trzy rodzaje wędlin. No, patrząc na siebie gdzieś tak wewnętrznie, no to sucha krakowska, wiadomo. A tak serio, to te paluszki tarczyńskie, kabanosy mini. Polędwica sopocka i prosciutto crudo. Wymień trzy zapachowe wspomnienia. Noa Perl, to są perfumy, które moja żona miała na sobie, jak się poznaliśmy. Surmstrong, czyli kiszony śledź kilkuletni, którego jadłem z Adbusterem kiedyś. A capiło na całe pomieszczenie? Nie, bo jedliśmy na dworze. Okay. Jedliśmy na dworze go. I co ciekawe, zostawiliśmy tę otwartą puszkę, w ogóle pociekło mi na kurtkę. Kurtka je przez gdzieś 3-4 dni jeszcze, mimo mycia, tak, mimo wszystkiego. Tak, ja znam tę historię właśnie w ten sposób. Natomiast zostawiliśmy to na dworze otwartą puszkę. Żadne zwierzę tego nie ruszyło. No to po prostu, ja nie wiem, tak to odstraszało te zwierzęta, że szok. Zapach bobasa to tak, to na pewno. To jest tak specyficzny zapach, który jest w jakiś sposób kojący, taki przypominający stare dobre czasy, więc za każdym razem, kiedy mam dziecko na ręce, to wąchasz to dziecko i to nie dlatego, że wali kubskiem, tylko po prostu dzieci pachną na swój specyficzny sposób. Wie coś o tym Michael Jackson. Wymień trzy propozycje walk na Fame MMA. Ryszard Kalisz, Janusz Korwin-Mikke, na pewno. Fani Reziego, trzech fanów Reziego w dowolnym wieku versus trzech fanów Freeza w dowolnym wieku. I no niedługo dojdzie... Aha, i o, już wiem. I dziecko Andziax versus dziecko Darka i stylizacji.
Wymień lub zanuć trzy piosenki Rihanny. Bam, bam, biram, bam, bam, biram, bam, 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 biram. To jej, nie? Ela, ela, i jeszcze... We found a love in the homeless place! Oczywiście tam nie jest homeless, ale wiadomo, że brzmi lepiej. Wymień trzy ulubione planszówki. Magia i miecz, to jest taka podstawa. Dixit i ostatnio Pandemic Legacy. Wymień trzy zaklęcia z Harry'ego Pottera. Sectum Sempra, Wingardium Leviosa i Avada Kedavra! Do gardła. Wymień trzy filmy, które lubisz, ale wstydzisz się przyznać. Tak zwane guilty pleasures. Ciężko, bo ja się nie wstydzę właściwie żadnego filmu, który lubię i do którego się tak jakby nie można przyznawać. No, które... A na YouTubie jakieś? Nie, na YouTubie też nie. Nie, jest taki, a nie, no to w sumie mogę wymienić, ale też się nie wstydzę jakoś. Two Girls, One Cup, One Man, One Jar i One Guy, One Screwdriver. To są filmy, które lubię, niekoniecznie chcecie je oglądać. To jeśli ogląda nas młodzież, to nie oglądajcie tych filmów. Wymień trzy rodzaje pierogów. Z grzybami leśnymi. Ruski. No i ten pierog taki. Kalcone, moi drodzy. Wymień trzy rzeczy z dupy. Owsiki. Szczeliny odbytu. I... Czasem dildos. Wymień trzy własne natręctwa. Miałem kiedyś coś takiego w głowie. Kiedyś jak jechałem samochodem, to musiałem przeskakiwać nad samochodami, które przejeżdżają obok. W sensie jak byłem pasażerem i byłem dzieciakiem, to musiałem przeskakiwać, a jak mi się nie udało, to musiałem tak jakby wymazywać. Drugim takim natręctwem, które miałem, to musiałem sobie w głowie powiedzieć HWDP, kiedy widziałem policjanta. Naprawdę, ale to nie miało nic wspólnego z tym, z jakąś nienawiścią czy coś, ale musiałem sobie tak powiedzieć w głowie HWDP, bo tak. A, i jeszcze jedna rzecz. Jak w McDonaldzie jem cheeseburgera, to zawsze wyciągam ogórek. Zawsze. Nieważne. Pewnie chodzi o Magdalenę ogórek, że nie chcę mieć z nią nic wspólnego, ale nie, zawsze wyciągam ogórek po prostu z cheeseburgera, bo mi kiedyś brat powiedział, że no, wiesz, że te ogórki są niezdrowe, a ja o kurde, naprawdę? I od tego czasu wyciągam ogórek z Maca. Ale tylko z cheeseburgerów, w innej kanapce wpier*** ten ogórek, nie? Fuck. I do dzisiaj to mam. Wymień trzy dobre horrory. The Witch jest świetnym horrorem. Babadook też jest genialną rzeczą i Hereditary. To z takiej, wszystko z nowej szkoły. Mógłbym tutaj dorzucić jeszcze Egzorcystę ze starej szkoły i otrzeć się o Shining, o lata 70, 80, ale jakby to są pierwsze, które mi przyszły do głowy. Wymień trzy zabiegi upiększające, którym się poddałeś. Pomniejszyłem sobie penisa o 30 cm. Naprawdę? Naprawdę. To było dla mnie kalectwo po prostu, bo no, bijałem o kolana po prostu cały czas. Nie było to przyjemne. To słusznie. I teraz w końcu mam minus 5. Wymień trzy dobre gry na plejaka. A na którego? No i co teraz? Na czwórkę. No to niech będzie czwórka. No to The Last of Us 2 i 1 również. Chociaż tu pewnie się ludzie nie zgodzą. Final Fantasy 7 Remake i Hellblade Senua's Sacrifice. Wymień trzy czynności, których nie potrafisz. Nie potrafię latać samolotem. I to tak bardzo, że od 18 lat nie latam samolotem. Nie mówię tutaj jako pilot, tylko jako pasażer bardzo. A, że tak? No. W ogóle nie wsiadam. Co? Kurde, tak się boję, że ja pierdolę. Ale leciałeś raz. Raz, do Tunezji, no. I co? No i się bałem. Ale sobie pomyślałem, no boję się, bo nie leciałem wcześniej, więc polecę. No i lecę i się boję, kurde. I mam atak paniki, co ja mam zrobić, no. I naprawdę... Prosiłem stewardesę, czy mógłbym dostać spadochron po prostu, żeby go trzymać chociaż sobie. Tak na wszelki wypadek. Nikt mi nic nie dał. Czego jeszcze nie potrafię? Nie potrafię malować ładnie, bo coś tam narysować potrafię, ale tak, żeby ładnie odwzorować coś, to nie umiem. I do niedawna nie umiałem gotować tak całkowicie, ale ostatnio prowadzimy z Tymonem u niego na kanale cykl pod nazwą Wiemy.
i gotujemy i zrobiliśmy turecką pizzę lahmacun, ostatnio sam zrobiłem, i langosze węgierskie. O, człowiek. Nie? Wymień swoje trzy wady. Jestem control freakiem i to też pewnie wynika z tego, ten mój lęk przed samolotami. Jestem, na pewno jestem chamski, znaczy może nie chamski, jestem bezczelny. O. Jestem często bezczelny, co dla niektórych może być zaletą, dla niektórych wadą. Dokładnie. Łatwo się denerwuję. Wymień trzy swoje zalety. Jestem bezczelny. Jestem prawdomówny i można na mnie polegać. I mówię tutaj to pod kątem tego, że na przykład się nie spóźniam. To prawda. Tego, że się nie spóźniam, tego, że dotrzymuję terminów, że jestem terminowy. Wewnętrznie jest we mnie chaos, natomiast chodzi tutaj bardziej o to, że jestem w stanie się zorganizować i posegregować. Moi drodzy, to chyba na tyle. No, mam nadzieję, że powiedziałem prawdę. I co mam z tą głową zrobić teraz? Pocałować. O nie, nie. Słuchajcie, premier Morawiecki by się sprzeciwił.